czołem czołgiści, z tej strony Wasz Naczeny Paś i dziś mam dla Was świetną wiadomość. Moi drodzy, z dniem dzisiejszym wracamy do Waszej ulubionej serii, czyli dycha w tydzień, a tak naprawdę Godzilla w tydzień. Standardowo dajemy sobie 7 dni na wbiciu tego challenge'a, ale najważniejsze jest to, że wybierzemy bardziej hardkorową trasę przez AT-2 i AT-8, bo wiadomo też, że Iść często, aby iść trochę bardziej na łatwiznę, idą przez Matildę, Churchill'a 1, potem Churchill'a GC, który tak naprawdę nie jest aż taki słaby i na końcu właśnie siódemka AT-7, więc my będziemy koksami, spróbujemy przejść przez piekło no i zobaczymy, czy w 7 dni da radę wbić tą linię bez większych problemów. Wiadomo o tym, że będziemy to wbijać... Wszystko na strumyku, więc przygotujcie się na dłuższe streamy, ale dzisiaj uznałem, że zobaczymy taką właśnie nagrodę za tą linię, czyli Godzilla. Potyczka gracza Gord Jong Un na mapie Prochorówka. Oczywiście serwer europejski, po prostu taki nikt bardziej trollowaty. Kolega z wysokimi umiejętnościami, z doświadczeniem. Pokaże nam bitwę wybitną, słuchajcie, jest to w tym momencie rekord uszkodzeń w tej aktualizacji, ale sama bitwa będzie no niesamowita. To, co się tutaj dzieje, to ile strzał w kolego odda, czyli <grymne> pewno to będzie cudo. Uwaga, pierwsza była już leci. Uwaga, uwaga. One shot, one kill. Słuchajcie, co to dużo mówić? Ja na tej mapce pojechałbym na 99% w lasek. Dlatego że stojąc tutaj, zwykle ginę jak paś, ale w tej bitwie nie ma arty. Poza tym są tylko trzy dychy na stronę. Jest to bardzo istotne i dlatego wydaje mi się, że gracz ten pomyślał i pojechał tutaj. Ja pewnie dałbym już ciała i tego strzału po prostu nie oddał. A tak? Mamy piękny strzał w bok te 54 na hita. I takie strzały będą, uwierzcie mi. Częstym widokiem w tej bitwie. Także radzę oglądać do samego końca. Ale jeśli chodzi o samą godzinę, to już teraz wiecie, że będziemy mieli teraz sporo czasu na jej wbicie, aby w przyszłości ją mieć w garażu, bo inaczej nie będzie się jej miało. Wiadomo o tym, że będzie pojazdem specjalnym. I tak mniej więcej do połowy grudnia każdy z nas ma czas. Wydaje mi się, że to jest sporo. no do połowy grudnia jeszcze kilka miechów. Także zdecydowanie zdążycie wbić, jeśli jesteście już na początku tej trasy. A teraz, co ja będę ukrywał, ten strzał troszeczkę bardziej szczęśliwy. Bo to słuchajcie, była ta dziesiątka. T10 ma 1800 hapa z najlepszą wieżą. Ze stokową wieżą jest 1700. Więc wtedy manszot by mnie nie zdziwił. Ale przypomnę, że na strzał zabieramy 1000. 750, no i dlatego też Skoda musiała paść. Po prostu musiała i to już jest trzeci frak. Ja nie wiem, co ci rywale sobie myślą, ale chyba nie wiedzą skąd pochodzą te buły. Na pewno wiedzą od kogo, ale skąd to jest teraz najważniejsze dla nich pytanko, bo chyba ta, ta dziesiątka będzie następna, tak? No, nie ukrywam, prosi się. Oj, bardzo się prosi. I to jest teraz kwestia sekund. Uwaga leci. No, teraz weszło w pancerz warstwowy. Zdecydowanie, słuchajcie, tam poszło troszeczkę za wysoko. Gdyby to trafiło w bok wieży, mogłoby wejść z penetracją. A pamiętajmy o tym, że penetracja kosmiczna nie jest tylko 230, więc dużo słabiej niż parę lat temu ale wciąż sporo. No i teraz pojawia się klasyczne pytanie multi Jak sobie to wyobrażasz? Jak planujesz wbijać tą dychę? Oczywiście będę starał się na początek wykorzystać kod zaproszeniowy. Zapewne kod koja kojarzycie. Daje on nam czołg Excelsior 1000 golda i oczywiście 7 dni konta premium. Jest to coś, co mi się bardzo przyda. Bez tego nie wyobrażam sobie wbijania dychy. Także to są rzeczy takie normalne. Każdy z Was może ten kodik użyć. Mam nadzieję, że on dalej działa w ogóle. O, tutaj weszło penetrację, ale to był APEC, więc to chyba nikogo nie dziwi. Apeki mają około 310 przebicia, więc dużo więcej. Więc pierwsza sprawa to będzie, słuchajcie, kod zaproszeniowy, który może użyć. Każdy przy rejestracji nowego konta. Konto postaram się nazwać Godzilla w tydzień, ale czy ten nick będzie wolny? Miejmy nadzieję, że tak. I to jest jedna sprawa. Dwa, będę starał się wbić przy okazji komuś dyszkę, tak aby. E, przepraszam, dyszkę, ósemkę, czyli tego, jak to się nazywa. No to jest ten moment, kiedy dajemy ciała przy nagraniu i zapominamy. Jednej z najważniejszych rzeczy, czyli t 95.2 właśnie w końcu w tej pustej łepetynie coś jeszcze zaświeciło. Taka lampka zapaliła się właśnie, więc na, 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 na szczęście mam już e, informację. t 95.2 to oczywiście nagroda za program rekrutacyjny, więc postaram się komuś przy okazji ten pojazd wbić. E, I to będzie ktoś, kto oczywiście będzie ze mną grał na strumykach, bo... Wtedy będę miał bonusy 3 razy więcej Expa za każdą bitwę przez pierwszą dobę, a potem przez kolejne parę dni dwa razy więcej Expa za każdą bitwę, gdzie byliśmy w top 10 expa w naszej druży drużynie. To jest akurat problem, że trzeba być w top 10, bo inaczej troszkę lipa. No i tak myślałem sobie, słuchajcie, jak to w ogóle będzie grać tymi AT? Pytałem was o zdanie, bo. Ja powiem tylko tyle, tak aby jednak to nabrało rumieńców. Ja nigdy nie grałem tą linią w pełni. Oczywiście miałem okazję rozegrać pojedyncze bitwy atekami, Pojedyncze, czyli tam jedna, dwie, może trzy. Grałem tortoizem trochę więcej, AT15 grałem. Ale te AT7, AT2 to ja tego prawie nie tykałem nigdy. Więc to będzie można powiedzieć. E, moje pierwsze spotkanie z tymi maszynami, i do tego jeszcze stokowymi maszynami, więc nie wiem, czy to przeżyję. Trzymajcie za mnie e, mocno kciuki, bo to będzie hardcore. No i zobaczymy. Zobaczymy, czy w, 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 w 7 dni wbijemy tą dyszkę. Wydaje mi się, że jest to realne. A jak się nie uda, to też powiem, że oczywiście challenge będzie kontynuowany po tym czasie, bo nie jest powiedziane, że się uda. Nie wiem, jak to pójdzie. Obiecuję, że się postaram, ale. Wiadomo, to nie będzie bułka z masłem, bo do ISA 7 idzie się cudnie, jest szybko, łatwo wbijać EXPA, a tym nawet na drużynkach AT15, no ja nie wiem, co nie, no to, to, to jest dramat, to jest po prostu dramat. Ym, przy okazji powiem jeszcze, planuję jeden odcinek serii Stokowe czołgi, gdzie pokażę Wam bodajże AT7, właśnie yy, z armatą, która posiada magazynek. Prawdopodobnie część z Was teraz zastanawia się, o czym on gada. Jaki magazynek na T7, a tu się okazuje, że pojazd ten ma magazynek. Słuchajcie, też byłem w szoku, jest to bardzo dziwna sytuacja. A magazynek nadaje się raczej do strzelania w atrapy czołgów, a nie w czołgi. Ale i tak pokażę wam to, bo czego się nie robi dla nauki. <laughs> I dział to oczywiście jest nieobowiązkowe. Nawet jak, nawet jak gramy stokiem, to nie trzeba nim grać, bo mamy lepsze z innych maszyn z poprzedniego tieru. No ale dobra, to taka tylko informacja. Wróćmy do potyczki. Słuchajcie, kolega przez ostatnie 9 minut za wiele nie zrobił. To trzeba mu przyznać. Był bardzo, 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 bardzo cierpliwy i demedżer za dużo nie zrobił. No, 8500 tysiąca jest. Więc zwolnił tempo, ale teraz nadejdzie czas na końcówkę, i obiecuję Wam, że ta końcówka będzie dużo lepsza. I zaczyna się, słuchajcie, akcja Tiger 2, stokowa wieżyczka, one shot. No i co mogę powiedzieć? Przekraczamy granicę 10 tysięcy uszkodzeń za bitwę. To jest w tym momencie kosmiczny wynik na Godzilla. Ja mam Godzillę, ja nią gram i ja robię bitwy po 5-6 koła. To się zdarza, ale 10 koła w tym momencie to ja naprawdę nie wyobrażam sobie zrobić. No. no co ja będę gadał, no jak on takie strzały trafia, to ja też chcę, ja też takie pociski bym bardzo, bardzo chciał trafiać, bo niestety nie wchodzą mi, uwierzcie, takie pociski mi nie chcą wejść, koledze, wchodzi jakiś taki milimetr i bum, penetracja, damage. Mamy oczywiście ostatni pocisk. Ostatni, ostatni, jeden, jedyny. I przed nami dwa grille. Nie muszę mówić, że grill to jest idealny cel. Co, co prawda ci gracze nie mają full HP, ale. No i tak mają sporo. Oj, teraz dostało się temu grillowi. Kolga, już widzę, że przejeżdża przez tory. Widzi cel 900 HP. Nie trafia. A my bez większego skupiania. Bum headshot. 7 fragów i ponad 12 tysięcy demedża. Także co tu dużo mówić? No, kolega po prostu masakruje i robi fantastyczną bitwę, o której tylko będę mógł pomarzyć po wbiciu Godzili. Co będę tutaj gadał? To tyle jeśli chodzi o ten materiał. Zapraszam Was dzisiaj na strumyk. Zaczniemy oczywiście wcześniej, bo wbijanie tego czołgu, wbijanie tej linii to będzie. Bardzo, bardzo długotrwały proces. Pewnie po 10 godzin grania to będzie minimum na dzień, aby ukończyć ten challenge. Więc do zobaczenia na polu bitwy. Jeśli mnie zobaczycie, to właśnie na innym koncie. Do zobaczenia. Cześć!